Kartograf. Za 1000. Jasne. O, 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 o. O. Uff. Ej. Szaleństwo. Dobra, muszę dojechać w takim razie tych bohaterów. I będę się rozbijał po mapie. Galu. To co? Rozwalimy tych? One uciekają. Bierzemy drewno? Coś tutaj jeszcze? O, można by było stąd jeszcze nająć. Ale już bez przesady. Ach, dziwna woda. Czyżby to koniec planety? Antagarich się kończy. Co dziwne, spójrzcie na to. Aha, no jasne, jasne, jasne. Kartograf odkrywa całą mapę Ziemi. Ale wody nawet przybrzeżnej. Nie. Dobra, gdzie ty jesteś? Tutaj. Więc tak. Mamy 5000. Jak już będzie. O. Git. Odwiedzone czy nie? Whatever. Idę, idę, idę. Gdzie idę? Do Galu. Czy gdzieś tu? Dobra. Atakuje! Tego się nie spodziewałem. A więc tak. Czekam. Pięknie. Prawie wszystkich na jednego hita. I tyle. Teraz zaatakuję jedynie bohatera, prawda? Ach. Fe. Wszedł do zamku. How? A zobaczymy, co się stanie. No ja wiem, co się stanie, wygramy grę. Tak więc. Ja sobie tutaj stanę. Poczekam na moich ludzi. Dzień szósty! Już masz lecieć ponownie tu? Nie, to nie ma sensu. Poleć tu. Na razie nikogo nie ma, ale już zaraz będzie. Tak samo w zasadzie. W zasadzie i ty. I tyle. Un momento. Genova? No przy nawrotach demonów mogą być. Cytadela lepsza będzie. Tutaj zamek. Coś jeszcze? Na tutejszy zamek już nas nie stać. Ale to tylko dlatego, że brak nam zasobów gotówkowych. Jak tam z tym? Teraz ile mam zamków? 4. No to nadal jest lepiej wymieniać tu. Chciałbym kupić sobie bohatera specjalnie po to. To już lepiej mi nie finansowo wyjdzie. A i tak muszę kupić bohatera. Więc no to samo wyjdzie jednak. Dyplomacja? Dyplomacja niech będzie. Irland, poleć do faktorii. Handlować trochę. Tak, teraz trzeba trochę więcej niestety. No, dam radę. Jak? No.
A czy tutaj przypadkiem cały czas nie mamy braku zamku? Nie, jest. Gildia magów? Prędzej czy później musimy i tak zbudować. Ryland, co ty możesz zrobić? Pójść tutaj już. Trochę ci to zajmie. Biegnij, biegnij. Teraz. Jeden kryształ. Może te drzewce? Po co? Po co? Rtęć. Whatever. Zamek, tak? I tyle. Oddział, który otrzymał rozkaz uderzenia na linie aprowizacyjne wroga, wrócił ze znacznymi łupami. Jak tam? Fontanna szczęścia. A tam. Tak. No. O, jeszcze tych kupię, ale tych już nie. Tak więc... Dobra, ty tutaj czekaj. Ty biegnij, biegnij. Z kolei... A, nie ma kasy. Gelu coś zrobi? Tak. Przejmij jedno, przejmij drugie. Zaraz on wyjdzie, żeby przyjąć ponownie, a ja go zaatakuję. Nie wyjdzie. Na razie. Co robię? Urodzisko. Chliki chcą dołączyć, no ale cóż. Wyskakuj stąd już. Moment. Lepszone wrota demonów, tak? To niech będzie. Co tutaj kupimy? Na pewno strzelających. Sułtańskiej fryty. Jednego mogę zrekrutować. Już nie ma co nawet się zastanawiać. Galu. Dobra. Kupię wszystkich. Świetnie. Super, tutaj jednego. No tu żadnego. I tak samo tu. Dobra. A? Próbuję uderzyć na linie frontowe niestety. Nie aprowizacyjne. Więc hops. Dwóch strzelców mnie zabiło. Co za kobieta. Dobra, w takim razie trzeba by się boostować już po kolei. Moc. To tak, skanujemy teren. Tutaj nic nie trzeba brać. Za to Genova może coś kupić. Są 4000. To co? Więcej czartów. Tak, wy zostaniecie to. Nie wy. Wy. Pieski są do kupienia? Jedne jeszcze mogę kupić. Fe, kupiłem ulepszone. Nie można zrobić downgrade'u, niestety. Dobra, Genova. Skaż to. Jest po co walczyć? Chyba nie. To tutaj lecimy. To gelu. Krypta? Nie. Czarny rynek.
Szkoda, że artefaktów nie można przenieść dalej. Dobra. To tam lecimy. Okej. Tyle. I teraz tak. Rekrutuję. Zobaczę, co w obozie uchodźców jest. Ważki. Zboostuję chodzenie. I pozostaje... Co? Tę grupę rozwalić? Mogę rozwalić. Może będą chciały się przyłączyć jeszcze? Wątpię, ponieważ tego artefaktu. A, no kto wie? No właśnie, jakby się to przenosiło do następnego scenariusza, to mógłbym uczonego załatwić jakimś innym bohaterem. Centaury się dołączają z Afriko. Tak jak powinno być. Anioły! Nice. Tak. Tylko 3000 kosztują. Ale mam czas. Dobra, dobra. Ostatni zamek. Gildia Magów poziom drugi. Oślepienie. Jedziemy, jedziemy. Tak, mam już anioły. Teraz mogę skoczyć gdzieś. Tutaj na przykład. Genova wie, gdzie ma skakać. Problemów nie będzie. Szczególnie jak na przykład... Moment... Szkoda, że nie mam przyspieszenia. Mógłbym spowolnić ich. Nie, lepsze będzie oślepienie. Osiem punktów obrażeń. Hops. Super. Czekaj. Czekaj. A, no tak. Dobra. W takim razie mogę teraz ich wystrzelać. Tyle. Brak strat. Coś tu jeszcze do przyjęcia? To. Gelu. To musisz odwiedzić. Przydałoby się też... Nie, zamki na sam koniec odwiedzę. Już szybko pójdzie. I co dalej? Tutaj. Teraz tak. No zobaczmy, czy da radę? Grupa 10-19. Raczej powinno dać radę, mamy tutaj 30 ulepszonych, podwójnie strzelających. 56 jeszcze tych. O! Gdy znaleźliśmy ten łuk, pomyśleliśmy, że może ci się przydać. Strzelcy chcą przyłączyć się! Super! Ha! Rękawice jeźdźca. Świetnie. Co w chatce? Oczywiście pokażą nam rzeczy, które i tak widzieliśmy. No ale teraz trochę przynajmniej wody odkryto. Dobra. Co dalej? Ten zamek... O, jest tam magia. Płaci mi się to zająć. To jedziemy. I co? Przeżyją.
Przynajmniej jedni. Ginie jeden centaur. Ajajajajaj. Ryland. No dobrze. Tych jeszcze weźmiesz? Trzeba do Gelu skoczyć. Niech ulepsza. Gildia magów poziom 5. Co tam? Co tam? Och, przyzwanie żywioła Kaziemi. Za to tutaj miejski portal. To będzie konieczna konieczność. Dobra, już nie mam kryształu, więc nie mam co i jak kupować. Chyba że jakieś inne budynki. Nie. Nic nie jest potrzebne. Ani też dostępne. Okej. Gdzie jest jakaś następna rzecz do zdobycia? Tutaj nie ma. Też nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. To odwiedzone? Na razie wszystko odwiedzone. To też? To też. Uczony jest do odwiedzenia. Już go zaznaczę. Najpierw jeszcze, żeby szybciej chodzić. Albo jeszcze lepiej. Dobra. To jest gwiazda. Ale i tak trzeba iść. Ach, tu jest przejście. To ja najpierw spenetruję te miejsca. A potem zobaczę, co jest gdzieś indziej. Co tutaj był? Edric. To już szybko. Wymieniaj, wymieniaj. Tutaj złącza jednostki na chwilę. Gelu, dawaj. Pokaż siłę. Za mało kasy, jak na tylu. Ho! Okej. No to cóż, nie pokażę klasy na razie jeszcze. Spróbujemy zaatakować grupy. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Co za zadziwoląg! Z wyglądu nie przypomina żadnego z miast Rafii, a w liczy innego miejsca może poza Brakadą. Lecz co może w tym miejscu robić miasto z Brakady? Skąd się to w ogóle wzięło, skoro jeszcze kilka miesięcy temu nie było tu nawet najmniejszej chatynki? Ciekawe pytania. Może wchodząc do miasta zdobędziesz odpowiedź, choć na kilka z nich. No, wejdźmy. Czyli tych trzeba się pozbyć. No, wchodzimy do miasta. Pukać nie nauczono. A jak tam? Tutaj trochę mocniej niż z życiem płonących. Dobra, rozpstrykam wodnych najpierw. O, wygląda tak, jakby w ogóle tutaj muru nie było. Zaraz, zaraz, na pewno strzelają? Nie strzelają te. Ulepszone strzelają, tak? Chyba tak. Ja spadam tymi. Po co ja przychodziłem? Okej, masz za swoje. No dobra, jedziemy z tymi i tyle. Zmieniła się w kałuże. Znajdowanie drogi. Niech będzie. Cóż tutaj jest? O, trochę tego jest. Te budynki można rozpoznać.
po budynkach, które identycznie wyglądały na mapie przygód. Magazyn zasobów. Ogród życia, nimfy. Magiczna uczelnia, tak. 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 O, od razu się nauczymy magii ziemi. Jak już będzie nas stać. Dobra. Tak. Że też strzelców nie da się zrobić skoków. Jak widać, nie każdy nadaje się na strzelca. Dobra. W takim razie, tu są artefakty pochowane. Jak je dostać? Pewnie trzeba rozwalić nimfy. Grupa maleńkich, uśmiechniętych rysołek kręci się bez celu, jakby w poszukiwaniu czegoś do zrobienia. Na twój widok zrywają się i dołączają do twojej kompanii. To chyba nimfy, gotowe walczyć z nadciągającym złem. Małe rysołki. Niech przyjdą. Jakie morale? Chyba powinienem je jednak zwolnić, ale to zostawię je po prostu tu. I tyle. Glu? Co, więcej nie da rady? Nie da. To ja tak robię. Kimś może jednak skoczy do faktorii handlowej? Ryland jest niedaleko. Dojdzie? Nie dojdzie. Świetnie. W takim razie pozostaje mi wymieniać zasoby w taki sposób. Ach, mam już te same ceny. No to git. Nie sprzedaję za dużo, bo i tak będę musiał kupić parę jeszcze budynków Gildii Magów. Dziesięć tysięcy? Powinno starczyć. 8 tysięcy to kosztowało. Dobra, w takim razie... Co, jeszcze Edric ma jakiś tam... To wymieniaj się. Weź tą parę. Tak... No i to by było na tyle. Coś w tym stylu. Zostań tak. Wy się podzielcie na równo. Jest Gittens. Dobra, Gelu. Axis. Jezioro Ognia. Dobra, ty wiesz gdzie iść. Nie będę cię spaczał z kursu. To kasę biorę teraz. I tak, teleskop. No to wiadomo co robi. Zwiększa zasięg widzenia. I Glade Męstwa. Morale. Jeszcze tutaj. To jest zwój z zaklęciem. Jakim? Się dowiemy. Dzień 7. Czekaj już tutaj. Zanim ja dojdę tamtymi dwoma do Gelu, to się chwilę zejdzie. Dobra, Edric sobie skoczy... do Genowy. A Genowa skoczy do Gelu. Tak, tak. Też coś wezmę od Gelu? Ryland, ty stoisz. Chcesz jeszcze kupić?
Zobaczmy. Gildia magów. Prędzej czy później tak będzie trzeba. Tak jak już to mówiłem. Więc czemu nie prędzej? No, wrót życia. No cóż, tutaj nie możemy wzmocnić gildii magów. A zobaczmy, co jest w środku. Jakieś tam słabe rzeczy. Jedziemy dalej. O! Ten wieczór postanowiłeś spędzić przy ognisku ze swoimi najbardziej zaufanymi doradcami, ale nagły wybuch ognia niemal zwalił was z nóg. Płomienie strzeliły w niebo, a potem uformowały się w ludzką postać w zielonych, błyszczących oczach. Przychodzę do pół krwi wojownika imieniem Gelu, tego o obsydianowych oczach, alabastrowej skórze i ognistych włosach. Jestem Fiur stąpający w płomieniach. Ja, zrodzony z ognia, zostałem tu zesłany, by bronić tego świata przed wszystkimi, którzy chcą go zniszczyć. Fala rosnącego zła zalewa świat, zagarniając z dnia na dzień coraz większy obszar. Istota o imieniu Xeron, sługa Pana Ciemności, nawet w tej chwili niezmordowanie szuka elementów potrzebnych do stworzenia potężnej, niszczycielskiej broni znanej jako Ostrze Armagedonu. Ja i moi towarzysze z Wrót Żywiołów, Ciele i Erdamon, ukryliśmy te elementy w odległej krainie. Lecz Xeron zdołał nas odnaleźć. Jest potężny i choć będziemy próbowali go powstrzymać, obawiamy się, że nie uda się nam zapobiec stworzeniu tej śmiercionośnej broni. Wiedz jednak, że ten, kto dzierży tę broń, nie jest niepokonany. Gdy przebrzmiały te słowa, płomienie zmieniły się w wielkiego Feniksa, który zianął płomieniami w niebo, na kilka chwil rozjaśniając ciemności. A potem ogień przygasł. I przed wami znów żarzyło się zwykłe obozowe ognisko, tak jakby nic się przed chwilą nie stało. Ciekawe, czy Genova też to widziała. To ja biorę... ze dwa oddziały? Tak? Tak. O, coś w tym stylu właśnie. To też. O. No, jakoś tak niech zostanie, czy... O. Dobra. Teraz Genova będzie przyciskała tych. Mam nadzieję, że da radę. Gelu będzie potrzebował trochę wojsk. Aczkolwiek... Ach, bardzo niewiele. No dobra, niech tak już będzie. Za to Edric... Edric może... dać jeszcze... Tak. Ma trochę wojsk. To przekażę. Clancy. Precyzja. Obrona. Niech będzie kamień wiedzy, odkrywanie. Przyda się tobie akurat. Dzień pierwszy. To się przyda odwiedzić. Dobra, Ryland. Tak. Wskakuj znowu do miasta. I tak, tutaj już nic. Tutaj na gildię magów nas nie stać. Dlaczego? Ponieważ my nie mamy kryształów. Klejnotów. Kilka potrzebujemy. Ile? Dobra, olać to. I tak prędzej czy później wybudujemy. Wtedy będziemy chodzić po każdym mieście po kolei. Magazyn zasobów. Właśnie, czy kryształy gdziekolwiek? Tutaj też rtęć, tak? Tak. A tu? Kryształ, a nie klejnot. Życie. Byłeś. Dobra. Świeże konie. Można napierać. Ech.
A raczej problemów nie powinno być. Zostawię tylko tego. Tego zlikwidujemy na pierwszy rzut. Tego można było się spodziewać. W sumie nie powinienem podchodzić. Niech będzie i magia wody i tak nie przechodzić do następnej. Szkoda tylko, żebym miał takie tragiczne morale, że to by wyszło na minus. Dobra, Ryland. Przydałby się jeszcze jeden bohater. Koronius? Niech będzie, tylko... Czemu? A, jasne. Teraz mogę. Dobra, lepszam i co? Kupuję tyle, co mi starczy. Dobra, Koronius może być, niech idzie. Ach, wiem jak to rozegram teraz. O tak? Tak. Koronius nie będzie miał nikogo na razie. Pójdzie tam na północ. Weźmie ludków. I wtedy będzie miał już kim walczyć. Dobra, Dżynowi daj. Za kogoś. Niech będzie za. I tutaj to samo. Wygląda całkiem nieźle. Co lepsze, czarty czy jeden anioł?